Witajcie drodzy kochani, w dzisiejszym programie chciałem opowiedzieć Wam o prostym systemie oczyszczenia swojego domu z negatywnych wibracji, jak również oczyszczenia domowników z negatywnych wibracji, którzy mieszkają w tym domu. A więc różni ludzie mieszkają w różnych domach. Jedne domy są nowe, drugie domy są już stare, mają wiele setek lat, niektóre mają 100 lat, niektóre mają mniej lub więcej. W każdym bądź razie potrzebne niektórym domom jest po prostu takie porządne oczyszczenie. A więc chciałem przedstawić Wam mantrę, która właśnie służy ku temu. Taki specjalny sposób na oczyszczenie swojego domu, oczyszczenie swojej rodziny z wszelkiego rodzaju złych energii, z wszelkiego rodzaju złych wibracji, duchów itd. itd. A więc mantra pochodzi z Indii, jest bardzo stara i mniej więcej intonuje się ją w taki sposób. Om Adrushaya Devaya Vidna Vinashaya Fat Svaha. Om Adrushaya Devaya Vidna Vinashaya Fat Svaha. Om Adrushaya Devaya Vidna Vinashaya Fat Svaha. Powtórzyłem tę mantrę 3 razy, byście mniej więcej orientowali się, jak ta mantra brzmi. I oprócz tego napiszę ją pod moim YouTube'em, będzie po prostu zamieszczona, także ktokolwiek może sobie ją spisać, intonować tą mantrę godzinę i 10 minut. Intonuje się tą mantrę najlepiej w soboty. Po prostu intonować w sobotę tą mantrę, najlepiej z rana, dla oczyszczenia swojego domu. Ja intonowałem tą mantrę jakiś czas, oczyściłem dom mojego kolegi, ponieważ mieszkały tutaj pokolenia ludzi, różnych, były tutaj różne wibracje, niektórzy ludzie tu się rodzili, niektórzy umierali, więc po prostu musiałem tą mantrę tutaj zaintonować w tym miejscu, gdzie mieszkam aktualnie, ponieważ jest to stary dom i miał niestety wibracje dosyć zaniżone. Dlatego właśnie oczyściłem ten dom. Właśnie ta mantra ma to zadanie, żeby oczyścić dane miejsce z wszelkiego rodzaju negatywnych wibracji. Ja dodam, że nie tylko ta mantra służy do oczyszczenia tych wibracji, ale musimy przygotować sobie pewne rzeczy, które pomogą nam w tym oczyszczeniu tego mieszkania. A więc do tego nam będzie potrzebne świeca, najlepiej z wosku pszczelego, z naturalnym knotem. Do tego będzie nam potrzebny kubek napełniony mąką i z dodatkiem 5-6 łyżek dużych oleju. Może to być olej z oliwek, może być to normalny olej. Ten kubek z tym olejem kładziemy obok nas podczas intonowania tej mantry i również napełniamy sobie kubek, który jest plastikowy, i kładziemy obok kubka z mąką, kładziemy obok siebie. Dodam, że kubek z mąką i z olejem ma to za zadanie, że ta mantra powoduje spływ negatywnych energii do mąki i oleju. One po prostu się będą jakby mieszać razem w tym kubku podczas intonowania tej mantry. Ja dodam, że najlepiej jest stosować mąkę pełną, która jest mąką taką, można powiedzieć, integral, czyli z fibrą, i jak również zapalamy podczas intonowania tej mantry godzinę i 10 minut musi być zapalona świeca, ponieważ dzięki tej świecy złe energie będą również się spalały w ogniu. Twarz musi być zwrócona w kierunku południowym podczas intonowania tej mantry i jeszcze raz powtarzam, że najlepiej robić tą mantrę zawsze z rana, we wczesnych godzinach rannych. Po skończeniu intonowania mantry, godzina i 10 minut, bierzemy mąkę i musimy ją wysypać na róg danego domu, oczywiście nie naszego domu, tylko na jakiegoś innego domu, który jest oddalony niedaleko od nas. Wysypujemy tą mąkę na dany róg, może być tu róg jakiegoś garażu, może to być róg jakiegoś zrobiony z cegieł, z jakiegoś ogrodzenia. Ważne, żeby to wysypać na róg. I pierw wysypujemy tą mąkę z tym olejem na ten róg, a potem wokół oblewamy to wodą. Tym kubkiem tej wody, który był obok nas godzinę i 10 minut dzięki
intonowaniu tej mantry też negatywne energie weszły w tą wodę i po prostu nie dotykając tej mąki, którą żeśmy wysypali, oblewamy to wokół wodą i starać się po prostu nie patrzeć na tą mąkę i na tą całą konsystencję, tylko po prostu wysypać, oblać wokół tą wodą i po prostu i zostawić te wszystkie składniki i iść sobie do domu z powrotem. To jest właśnie takie specjalne oczyszczenie z negatywnych energii. Skuteczne oczyszczenie, bardzo skuteczne oczyszczenie, to mówię Wam od razu. I możecie sami po prostu spróbować oczyścić Wasz dom, Waszych domowników właśnie dzięki tej mantrze, która pochodzi z Indii. I to jest bardzo takie efektywne oczyszczenie. Ja dodam, że po skończeniu intonowania tej mantry, która jest bardzo silną mantrą, jest dobrze intonować mantrę Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, powtarzając 3 razy i po skończeniu intonowania 3 razy mantry Hare Krishna przygotowujemy sobie ciepłą wodę z łyżką dużą miodu i wypijamy, by po tej mantrze, bardzo silnej mantrze oczyszczającej, wzmocnić nasz własny organizm, ponieważ ta mantra harmonizuje również nasze helisy, harmonizuje nasze komórki, harmonizuje cały nasz organizm, po prostu wznosząc go na wyższe wibracje. Po prostu się wznosimy na wyższe wibracje, intonując właśnie tą mantrę. Się harmonizują wszystkie komórki w naszym organizmie, jak również harmonizują się nasze helisy. Jest jakby harmonizowane nasze DNA właśnie w tym momencie, kiedy intonujemy właśnie tą mantrę. Ja dodam, że polecane jest 5 tygodni takiego oczyszczenia osobistego, czyli w każdą sobotę podczas 5 tygodni możecie intonować tą mantrę. Nie polecam intonowania 6 tygodni przez 6 tygodni tą mantrę, czyli raz w tygodniu w sobotę intonujecie tą mantrę, oczyszczacie swoje mieszkanie. 5 razy to jest takie maksimum na oczyszczenie się, czyli po prostu nie więcej ani nie mniej, tylko 5 tygodni jest takiego oczyszczenia, porządnego oczyszczenia naszego domu. Drodzy kochani, to by była taka instrukcja dla Was. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, może do mnie pisać. Mój e-mail będzie pod YouTube'em. Dziękuję Państwu za uwagę. Serdecznie pozdrawiam i do widzenia.